Cześć, znajdujemy się na festynie Kocham Mazury. Festyn ten jest świetną okazją do promocji Giżycka oraz giżyckich specjalności. Jedzenia, przedsiębiorców, usług. Także zawsze angażujemy się chętnie w ten festyn. Jest to już jego druga edycja i aktywne Giżycko jest tutaj z kamerą. Będziemy chodzić do giżyckich przedsiębiorców, którzy oferują swoje usługi i pytać ich, jak to jest, aby wypromować Giżycko i czy cieszą się z tego, że mieszkają właśnie tu i swoje usługi tutaj świadczą. Jesteśmy na chyba najciekawszym miejscu tego festynu, a jest z nami Monika Pietraszko, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, jednocześnie koordynator projektu. Wasz projekt jest o tyle ciekawy, że odnosi się bezpośrednio do jezior, prawda? Do czystości tych jezior. Powiedz coś więcej o tym projekcie. W ramach projektu robimy dużo różnych działań edukacyjnych, promujących zanieczyszczanie rzek, żeby tego nie robić. Są warsztaty w szkołach i w przedszkolach, tam dzieci od najmłodszych lat uczą się tego, żeby nie zanieczyszczać rzeki. Dlaczego? Dlatego, że później to trafia do środowiska i to wszystko później tak naprawdę wpływa też na nasze życie. Wojciech Jeleniewicz. Mocno, mocno. Brawo, czas start. Czekamy. No i ta piłka nie spada, brawo. O, poleciała. Kolejny raz jest z nami Dominik Kaźmierczak, zajmujący się, no właśnie czym, Dominiku, czym się zajmujesz, powiedz nam wszystkim, ja dobrze wiem, inni też wiedzą, ale ci co nie wiedzą, właśnie się dowiedzą. Witam serdecznie, Pawle. Jest mi miło po raz kolejny gościć na festynie Kochamy Mazury. Powiem w skrócie, co robię. Zajmuję się generalnie fotografią lotniczą, szeroko rozumianą, z pokładu tego oto statku powietrznego, jakim jest motolotnia. Jest to doskonały motyw do tego, aby zobaczyć nasze piękne Mazury z lotu ptaka. Przy okazji upamiętnić je, te widoki w formie zdjęć, filmów, fotografii nieruchomości, innych rzeczy. To może być naprawdę szeroki zakres. Serdecznie zapraszam na stronę Dominika, także znajdziemy na jego fanpage'u na Facebooku, facebook.com motolotnia, tam go polubcie, śledźcie jego profil, zobaczcie, jak wyglądają Mazury z góry właśnie na zdjęciach, które Dominik uwiecznia w locie nad Mazurami. Wejdźcie, polubcie jeszcze raz, a może nawet jeszcze raz, Dominik. Więcej na twoim Facebooku, zaproś ludzi na Facebooka. Pójdź do kamery, patrz. Kochani, zapraszam serdecznie. Chyba w dobie tych czasów każdy z nas ma Facebooka. Kto jeszcze nie kliknął, lubię to na profilu Motolotnia, a lubi, zapraszam gorąco. Stoisko kurczaka po Giżycku. Czy ten kurczak, proszę pani, ma szansę być towarem eksportowym naszego rejonu, naszego miasta? Ja myślę, że tak, bo jest najlepszy. No co można powiedzieć? Jest świeży przede wszystkim. Także na bieżąco. Jest pyszny na pewno. Jest pyszny, tak. Swoją mamy recepturę przede wszystkim, sami robimy. No i co mogę polecić? No tylko kupować. Może pani powiedzieć, gdzie go możemy znaleźć jeszcze? Gdzie możemy znaleźć? No, główne nasze siedzisko to jest u Bojnia Drobiu, Górnicy Nowi, Antonowo. Ulica chyba jaka? Sympatyczna bodajże, tak. Ile tam przez ile, to nie pamiętam. No, ale można spróbować, zapraszamy. Zachęcamy do spróbowania kurczaka nie z Niemiec, nie z innej części Polski, tylko właśnie z Giżycka, tak, bo ten jest najlepszy. U Bojnia Drobiu, Górnicy Nowi. Witamy po raz kolejny na festynie Piotrka. Z Piotrkiem zdążyliśmy się trochę zaprzyjaźnić. Piotrku, co promujesz i czy warto robić to, co robisz? Promuję nurkowanie. Nurkowanie na Mazurach, nie nurkowanie w Egipcie, nie nurkowanie poza granicami naszego kraju, tylko na Mazurach. Jest tu tak samo fajnie jak tam, może mniej przejrzysta woda, ale inne organizmy. Makroświat super. Generalnie możemy to robić tutaj na miejscu, nie musimy wyjeżdżać nigdzie daleko. Piotrku, gdzie was można znaleźć i ewentualny kontakt na Facebooku, strona internetowa? Jasne, Facebook jak najbardziej. Strona internetowa www.mcnmazury.pl.
Jak ktoś chce, to nas znajdzie. Tu się właśnie wyświetla ta nazwa Piotrka. Zachęcamy do nurkowania, poznawania Mazur zarówno od góry, jak i właśnie od dołu, od wnętrza tego właściwie ziemi, czyli z wody. Zapraszamy, jest bardzo warto. Każdy może zanurkować, każdy. Nie ma rzeczy, które mówią, że nie, ty nie. Jeżeli ktoś jest zdrowym, normalnym człowiekiem, zapraszamy pod wodę. Czyli mały, duży, gruby, chudy, każdy może nurkować. Od 10 roku życia każdy może wejść pod wodę. Na deskach sceny wystąpiła załoga doktora Bryga w składzie Michał, Paweł, Agnieszka, Dominik oraz kolejny Paweł. Michał, jak to jest promować Mazury i Giżycko muzycznie? Myślę, że to jest coś, co każdy z nas powinien robić, niezależnie jaki ma talent lub też doświadczenia. Co? Zawsze muzycznie? Niekoniecznie musi być to muzycznie. Można na przykład zwijać świetnie pierogi i tym zachęcać turystów do odwiedzania naszego miasta. Można po prostu wachę zwozić z zagranicy. Dzięki wielkie załodze, z nimi zobaczymy się za rok, a teraz pokażemy Wam następnych przedsiębiorców, którzy byli obecni na festynie. Jest na nim biegnący wilk, przedstawiciel Republiki Ściborskiej, dobrze mówię. Rok temu już się spotkaliśmy. Promujesz odkrywasz dzikość Mazur i to promujesz, prawda? No można tak powiedzieć, dlatego że ja jestem człowiekiem z Mazur, oczywiście. Tu mieszkałem pod Giżyckiem przez pół życia, nawet więcej niż pół życia. No ale przeniosłem się bardziej na północ, 40 km od Giżycka, dlatego że na północ od Giżycka rozciąga się najbardziej dzika część Mazur, właśnie dzikie Mazury. Kraina, która jest powszechnie nieznana, powszechnie niedoceniana, a ma zasoby niezwykłe. Między innymi takie zasoby, których nie ma kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Te walory, o których mówiłem, permanentnie giną. To jest kwestia lat, a wyginą jakby całkowicie. Dam przykład. Ale edukować ludzi, czy może protesty zwalczać to, czy do władz bić może? Nie, no oczywiście edukować ludzi. Najbardziej jednak edukacji potrzebują władze, które zupełnie nie mają zielonego pojęcia, jakie zasoby posiadają, a jednocześnie wszyscy marudzą, że nie ma miejsc pracy, że ludzie są biedni itd., itd. Te biedne gminy niestety na północ od Giżycka, to w każdej z nich jest utopione i niewykorzystane paręset miejsc pracy. Czyli taka perła rzucona dla świń, prawda? Jakby można tak porównać to. No może ja bym to inaczej nazwał, ale w każdym razie jest to niewykorzystany potencjał. Powiem inaczej, wykorzystany w 1/20 możliwości. No mamy obok Giżycka Puszczę Borecką, w której odbywa się spektakl przyrodniczy, którego zazdrości nam cała Europa, czyli rykowisko jeleni. W tym czasie, a jest to wrzesień, koniec września, początek października, w tym czasie wszystkie hotele stoją puste, bo nie mają żadnej atrakcji dla turystów, a jednocześnie obok odbywa się przepiękny spektakl, za którą goście z zagranicy są w stanie zapłacić każde pieniądze, nie? I teraz głupota nasza, czy też niewiedza, czy też brak wyobraźni polega na tym, że my mając coś tak genialnego, w ogóle z tego nie korzystamy, tylko marudzimy, że po prostu musimy sezon zamknąć 15 sierpnia, bo już później nie ma co robić, nie? Więc absolutnie nie należy tak myśleć. Mamy olbrzymią możliwość wykorzystania tego terenu, może nie w tak masowy sposób, jak robimy to w czasie lipca, nie? Ale każda złotówka zarobiona w branży turystycznej po zakończeniu wakacji liczy się podwójnie albo i potrójnie. Me Mazury to jest to, czego szukam, pragnę, bo w takim miejscu wiem, że żyję.